Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na naszej dzisiejszej rozmowie. Jest to rozmowa, która stanowi drugą część naszego dzisiejszego wydarzenia. Wydarzenia dedykowanego kobietom, wydarzenia skierowanego do kobiet. Rozpoczęliśmy od prezentacji naszego poradnika dla kobiet w trudnej ciąży, przedstawiając w nim te rozwiązania, które są dostępne dla każdej kobiety, dla której ciąża stanowi tak trudną sytuację w danej chwili życia, że kobieta jest w takim momencie szczególnie podatna na działanie sugestii, może i jakiegoś takich nacisków, aby poddać się aborcji. Wiemy, że jest to rozwiązanie, a w zasadzie nie jest to w ogóle żadne rozwiązanie, ale jest to pewna możliwość najgorsza, jakiego może dokonać kobieta. Dlatego chcieliśmy przedstawić i przedstawiliśmy to w naszym poradniku, co kobiety mogą zrobić, z jakiej pomocy korzystać w zależności od potrzeb, w zależności od sytuacji, w której się znajdują. Teraz, w tym momencie porozmawiamy sobie z panią Moniką Leszczyńską, wiceprezes Ordo Iuris, z naszymi gośćmi, z panią Agnieszką Sawicz, prezes Fundacji Konfederacja Kobiet RP i z panią Aleksandrą Gajek z Centrum Życia i Rodziny, redaktor serwisu Marsz Info. Witam bardzo serdecznie. Porozmawiamy sobie na temat związany z poradnikiem oczywiście i problemami kobiet w ciąży. To chciałabym poznać tutaj pani stanowisko, pani opinię, jak to wygląda w Polsce, jak wygląda sytuacja z pomocą kobiet, jak generalnie w praktyce to wygląda, jakie są pani przemyślenia. Przygotowałam sobie tutaj kilka pytań i może przejdziemy od razu rzeczywiście do pierwszego pytania związanego z efektywnością takiej pomocy dla kobiet. Jak w pani ocenie kobiety w trudnej ciąży mogą liczyć, czy w pani ocenie kobiety w trudnej ciąży mogą liczyć na efektywną pomoc w zależności od tego, z jakimi problemami się mierzą? W mojej ocenie, tak tylko dodam od razu tytułem komentarza, że w mojej ocenie rzeczywiście ta pomoc jest stosunkowo dostępna w Polsce, są różne formy tej pomocy i nie mam tutaj na myśli pomocy finansowej, tylko pomoc czy to instytucjonalną, czy pomoc organizowaną przez oddolnie, czy pomoc organizowaną właśnie przez fundacje, organizacje pozarządowe. Bardzo chętnie poznam pań opinię na ten temat, pań zdanie. Jak to jest w Polsce? Myślę, że kobiety po prostu nie zdają sobie sprawy z tej pomocy dostępnej. Dziękuję. Tak, kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, że ta pomoc po prostu jest dostępna w takim wymiarze, a jest to pomoc taka długofalowa. Myślę, że jest sporo różnych opcji do wyboru w zależności od tego, w jakiej sytuacji jest kobieta, jaką decyzję chce podjąć. Czy jest tych opcji wystarczająco dużo? No cóż, jeżeli kobieta jest z bardzo małego miasta lub ze wsi, myślę, że nie ma tego na wyciągnięcie ręki. Jest tutaj pole jakieś do polepszenia tego, ale uważam, że ta pomoc jest, realna pomoc jest dostępna, jest tych wariantów kilka. Takie są moje spostrzeżenia. No nie sposób się z tym nie zgodzić. Rzeczywiście wydaje się, że ta pomoc jest, te instytucje są osoby, które są chętne do tego, żeby pomóc i wydaje mi się, że można też spokojnie powiedzieć, że ta pomoc jest efektywna, ponieważ znając jakby działanie zarówno domów samotnej matki, organizacji pomocowych, czy hospicjów perinatalnych, które naprawdę mamy na świetnym poziomie w Polsce, to można powiedzieć, że ta pomoc jest i ona jest dobra, natomiast to, co rzeczywiście jest problemem, to jest niestety bardzo niska świadomość. O tym się przede wszystkim nie mówi, a bez tej świadomości, no powiedzmy sobie szczerze, nie wiedzą kobiety o tym, że po taką pomoc mogą się zgłosić, że mogą po nią sięgnąć. I to często niestety właśnie ten brak świadomości, a nie brak realnych możliwości pomocy, no prowadzi niestety do tragedii w postaci wyboru aborcji. Tak, no ja z paniami się oczywiście w 100% zgadzam, bo ta pomoc rzeczywiście jest. Oczywiście kwestia dyskusyjna, czy ona jest odpowiednio rozwinięta w Polsce, ale z całą pewnością jest. Natomiast problemem jest wiedza o tej pomocy, tak?
te kobiety często ani o tym nie wiedzą, ani nie mają możliwości sprawdzić, tak, co mogą w danej sytuacji zrobić. Dlatego właśnie opracowaliśmy ten poradnik, ja go może tak pokażę. On jest już dostępny na stronie internetowej Ordo Iuris. Dlatego opracowaliśmy ten poradnik właśnie w takich celach, żeby jak największa liczba kobiet dowiedziała się, jakie są możliwe formy pomocy dostępne w Polsce i jak z nich skorzystać, żeby nie brała pod uwagę takiego rozwiązania, o którym mówiłyśmy wcześniej, czyli aborcji, bo to nie jest żadne rozwiązanie. Natomiast w poradniku jest zaprezentowane kilka innych rozwiązań. I kwestią jest, żeby dotrzeć z tą informacją o tej dostępnej pomocy po prostu do kobiet, które jej potrzebują. Mhm. No, rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, Moniko, że jest kilka form pomocy wskazaliśmy w naszym poradniku, więc może rzeczywiście, żeby przybliżyć, co w tym poradniku się znajduje dla tych z Państwa, którzy transmisję z naszej konferencji konferencji prasowej nie widzieli. Tam w tej publikacji znajdują się takie cztery zagadnienia. Tak ją podzieliliśmy na cztery zagadnienia. Omówiliśmy takie formy pomocy jak hospicja perinatalne, domy samotnej matki, ośrodki adopcyjne i okna życia. Wiadomo, że tych form pomocy jest więcej. Jest chociażby sama pomoc finansowa, chociaż ja myślę, że tutaj Pani absolutnie się ze mną też zgodzą, że pomoc finansowa to nie jest ta pomoc, która jest najbardziej potrzebna i oczekiwana przez kobiety w sytuacji, kiedy na przykład kobieta dowiaduje się o diagnozie, prawda, o niepomyślnej diagnozie, co do stanu zdrowia dziecka, czy ma problem, czy problem jej polega na tym, że partner czy mąż nie akceptuje faktu, że pojawi się kolejne dziecko w rodzinie i po prostu gdzieś tam pojawia się jakaś forma przemocy, czy niekoniecznie fizycznej, ale chociażby psychicznej i naciski na to, aby jednak dziecko po prostu zabić, czy przerwać ciążę, tak? I omówiłyśmy w tym poradniku te cztery takie, wydaje się, dość szeroko świadczące pomoc, omówiłyśmy dość szeroko cztery takie podstawowe formy pomocy. Natomiast jeszcze się zastanawiam i kiedyś też spotkałam się z takim pytaniem, otrzymałam takie pytanie, czy pomoc świadczona w Polsce, dostępna w Polsce, i nie myślę tutaj o pomocy państwowej, myślę w ogóle o pomocy świadczonej przez organizacje pozarządowe też, jest na tyle szeroka, że obejmuje wszystkie takie możliwości, w których kobieta może być w tej trudnej sytuacji i w której może tej pomocy potrzebować. Innymi słowy, czy po prostu są takie sytuacje, takie wydarzenia w życiu, takie przestrzenie, że ta kobieta jednak pozostanie bez pomocy i tej możliwości tej pomocy, uzyskania tej pomocy nie będzie miała. Może nie bezpośrednio odpowiem na to pytanie, ale teraz przyszło mi do głowy, że uważam, powinien być kładzony większy nacisk na studentki matki oraz uczennice matki, więc jakaś pomoc dostępna w szkołach, uczelniach, czy to materiały dostępne, które z których kobiety mogłyby się dowiedzieć się o swoich prawach, czy mogłyby po prostu uzyskać informacje o miejscach, czy osobach, które byłyby w stanie im pomóc, oraz materiały dostępne właśnie dla szkół, czy dla uniwersytetów, które dawałyby jakieś wskazówki, jak postępować z takimi kobietami, które są w ciąży. Więc to jest taka rzecz, która przyszła mi do głowy, gdy przeglądałam również ten poradnik i dostępną pomoc w Polsce. Myślę, że jest tutaj takie pole również do wypełnienia w tej kwestii. Rzeczywiście. Ja może tak od razu odniosła się do tego, co Pani powiedziała, bo rzeczywiście też spotkałam się z takim stanowiskiem i jest to osoba rzeczywiście bardzo mocno zaangażowana w pomoc kobietom, czy matkom już dzieci narodzonych, czy jeszcze nienarodzonych, że rzeczywiście problem jest na tym etapie, o którym Pani mówi. Problem jest na etapie szkoły, na etapie uświadamiania młodych ludzi i to może nawet nie tyle kobiet, co właśnie nie tyle dziewczyn, co chłopaków po prostu, uczenie ich odpowiedzialności. I tutaj jest oczywiście ten przedmiot wychowanie do życia w rodzinie,
Czy zagwarantuje tutaj należyte wykształcenie i wiedzę w tym zakresie? Ciężko mi powiedzieć. Natomiast wydaje się, że te problemy, o których my tutaj rozmawiamy, prawda, że, bo co jest wspólnym mianownikiem tych wszystkich tematów? Fakt, że w momencie, kiedy kobieta znajduje się w trudnej sytuacji związanej z ciążą i szuka rozwiązania tej trudnej sytuacji, to jest bombardowana informacjami o tym, że tę sytuację trudną, ten problem może rozwiązać w drodze aborcji, prawda? I to, czy słyszy to od najbliższych osób, czy słyszy od koleżanek, czy w internecie wyczyta, no niestety, jest po prostu zalew informacji tego rodzaju. Natomiast my wiemy, że to nie jest żadne rozwiązanie i po prostu tylko pogłębia i traumę tej kobiety i oczywiście kończy się śmiercią dziecka. Natomiast właśnie tutaj wydaje mi się, że ta osoba, z którą rozmawiałam na ten temat, właśnie zwróciła uwagę na to, że ten problem uczenia tej odpowiedzialności gdzie zakorzeniania jakichś takich wartości, które później procentują i które będą procentowały w taki sposób, że ta decyzja nie będzie podejmowana, tylko że kobieta, nie tylko kobieta, jej mąż, partner, chłopak będą szukali tych rozwiązań prawdziwych, tych rozwiązań, które pomogą i im, i dziecku, prawda? Tak, szczególnie, że częstą sytuacją trudną, z którą się borykają zwłaszcza małoletnie matki, to jest pozostawienie przez partnera, przez tego ojca dziecka, przez tego chłopaka, o którym przed chwilką mówiłyśmy, tak? I to jest bardzo traumatyczna sytuacja, bo kobieta sama jest jeszcze niedojrzała emocjonalnie i psychicznie, prawda? Żeby samodzielnie jakby tutaj się odnaleźć i udźwignąć tą trudną sytuację, to jeszcze jest pozostawiana przez również niedojrzałego ojca dziecka. I to z całą pewnością zaprocentuje w ogóle na dorosłe życie później tych mężczyzn, tych przyszłych ojców. Natomiast no właśnie tej sytuacji w tym poradniku też chcemy zaradzić. Też pokazujemy drogi rozwiązania, chociaż poprzez domy samotnej matki, gdzie taka kobieta może się schronić. Nawet w sytuacji takiej, że no nie wiem, powiedzmy rodzice też się od niej odwracają, bo też tak czasami bywa. I ta kobieta rzeczywiście zostaje sama, a ponieważ zalew tej propagandy aborcyjnej w Polsce i w ogóle, powiedzmy, na świecie jest tak duży, że do tej kobiety najczęściej docierają informacje, niestety, no, że to jest najlepszy sposób na rozwiązanie jej problemu, co nie jest, jak mówiłyśmy już wielokrotnie, żadnym rozwiązaniem, tak? Więc właśnie chodzi o to, żeby dotrzeć do tych kobiet, żeby ta informacja się u nich pojawiła. Wraz oczywiście z afirmacją macierzyństwa, bo to też jest droga teraz mocno wykorzystywana przez wrogie macierzyństwu środowiska, żeby deprecjonować macierzyństwo, żeby w ogóle kobiety odwróciły się od macierzyństwa, nie chciały być mamami i postrzegały macierzyństwo tylko w kategorii problemów, poświęcenia, trudów i jakichś takich samych negatywnych rzeczy. Natomiast my poprzez ten poradnik też afirmujemy macierzyństwo. Chcemy, żeby ta kobieta urodziła to dziecko, bo to jest być może najlepsza sytuacja w jej życiu, jaka się wydarza i wydarzy w ogóle do końca życia. I występujemy dodatkowo z informacją, gdzie może uzyskać pomoc. Więc dlatego ten poradnik jest tak ważny i mam nadzieję, że dotrzemy z tym poradnikiem właśnie do tych zagubionych kobiet, żeby one podjęły dobrą decyzję. Tutaj rzeczywiście tą taką być może przestrzenią, która pozostaje wciąż do zagospodarowania, to jest właśnie to wsparcie na tym najniższym szczeblu, na właśnie szczeblu takim środowiskowym, tak? Czyli wsparcie w rodzinach, wsparcie w tych środowiskach, gdzie kobiety na co dzień się obracają, właśnie chociażby kobiety młode, dziewczęta, szkoły czy uniwersytety. I bo to jest tak naprawdę najważniejsza taka pierwsza pomoc. Właśnie ta wyciągnięta pomoc na dłoń, to wsparcie, że możesz urodzić, masz inne rozwiązanie, nie musisz decydować się na pozbycie się tego dziecka. I tutaj badania, również doświadczenie innych krajów wyraźnie pokazują, że to jest pomoc bardzo potrzebna i bardzo skuteczna. To tak naprawdę bardzo często powoduje, że wiele kobiet rezygnuje z aborcji właśnie w momencie, kiedy po prostu ktoś im powie, ja ci pomogę, kiedy dostaną takie najprostsze wsparcie, okazanie takiej prostej ludzkiej troski i zainteresowania sytuacją tej kobiety.
to jest tak naprawdę to, co pomaga. Natomiast no, tutaj być może nie do końca da się to zrobić właśnie od strony takiej instytucjonalnej. Po prostu potrzebna jest praca, zaangażowanie nas wszystkich. Zapytałabym teraz panie o to, jakie są możliwości zwiększenia efektywności pomocy oferowanej kobietom. Dodam tutaj tylko naszym widzom, że niestety pani Agnieszka Sawicz musiała już uciekać. Była tutaj, jak państwo widzieli, z malutkim dzieckiem, także no, obowiązki mamy wzywają, ale bardzo się cieszymy, że mogła być z nami, że mogła być podczas konferencji. Także pani Agnieszce serdecznie dziękujemy, a my kontynuujemy dalej naszą rozmowę. Także jak panie sądzą, w jaki sposób można by zwiększyć efektywność tej pomocy udzielanej kobietom? Jakie tutaj możliwości panie widzą? Ja może, przepraszam, że tak zaczynam pierwsze, ale tak od razu pomyślałam właśnie o domach samotnej matki. No, odbiór tej formy pomocy w społeczeństwie jest, wydaje mi się, dość negatywny raczej. I tu może panie potwierdzą. Z pewnych powodów jest to być może i uzasadnione. Na pewno wiele w każdej przestrzeni jest do zrobienia. Natomiast no, samo to takie rzeczywiście tworzenie dobrych warunków bytowych dla tych mam, zapewnienie im takiej prawdziwej, fachowej pomocy, ale i też zapewnienie takiego miejsca pełnego ciepła, takiego miejsca czystego, miejsca, które nie wyręcza tych kobiet z ich obowiązków, ale tak naprawdę w tym miejscu one te obowiązki powinny mieć swoje i dotyczące oczywiście zajmowania się dziećmi, w związku z zajmowaniem się dziećmi, opieką nad dziećmi. I wiem, że takie domy, właśnie prywatne domy samotnej matki też powstają. Jest troszeczkę inna polityka prowadzenia tych domów. Właśnie nastawia się tam bardziej na usamodzielnienie kobiet po opuszczeniu tego domu razem z dziećmi. Także no może to jest, prawda, jakaś taka jedna z dróg, żeby tutaj tę formę pomocy jakoś modernizować, tak usprawniać. Znaczy, no, zdecydowanie pomysł, żeby mamy uczyć samodzielności, samodzielnego życia po wyjściu z takiego domu, to jest kluczowe, bo to o to chodzi, tak? Ta mama ma samodzielnie później podjąć swoje życie ze swoim dzieckiem czy ze swoimi dziećmi. Musi to życie umieć prowadzić dalej, już samodzielnie być całkowicie odpowiedzialna. Więc z całą pewnością bardzo dobra idea, żeby to nie była tylko taka przechowalnia na czas trudny i my za ciebie, droga mamo, wszystko zrobimy i jeszcze się twoimi dziećmi zajmiemy, tylko wdrażamy cię coraz bardziej do przejęcia w pełni obowiązków wynikających z tego, że jesteś mamą. Uczymy cię, dajemy ci właśnie ten czas, dajemy ci pomoc, ale generalnie przygotowujemy cię do życia samodzielnego. Więc ta idea jest naprawdę wspaniała i powinna jakby się coraz bardziej we wszystkich domach, jeżeli nie występuje tam, to oczywiście zakorzeniać. Natomiast mi się wydaje, że ta forma pomocy dostępnych dla mam, ona jest bardzo szeroka, o czym piszemy w naszym właśnie poradniku. Natomiast być może dobrym też pomysłem byłoby zapytać same mamy po prostu. Zapytać same mamy, które się znajdują w trudnej sytuacji i które zapoznały się oczywiście z tym, co jest w poradniku, tak? Czy to są wystarczające formy pomocy, droga mamo, w twojej właśnie teraz sytuacji? Czy ty byś oczekiwała jeszcze czegoś innego? Wydaje się, że to, co jest w poradniku, no obejmuje tak jakby wszystkie takie trudne obszary życia, którego może doświadczyć właśnie taka mama w trudnej ciąży. Aczkolwiek być może też rzeczywiście czegoś nie dostrzegamy i taki głos tej mamy byłby niezwykle cenny, więc można by było też rzeczywiście tutaj sprawdzić. Rzeczywiście, tak, zapytać jakoś szerzej. No tu nawiązując do tego, o czym wspomniałaś, to rzeczywiście chyba jakoś tak pamiętam z treści poradnika, że tak mnie uderzyło, że rzeczywiście chyba ośrodki adopcyjne to jest takie miejsce, do którego mogą się zgłosić te mamy po prostu właśnie w takiej trudnej sytuacji w ciąży i te ośrodki oferują pomoc ze względu właśnie na to, w tej danej trudnej sytuacji, a nie w poszczególnych określonych jakichś takich trudnych sytuacjach. No bo na przykład no, hospicjum perinatalne, no wiadomo, no to jest węższy zakres działania takiego miejsca, to jest oczywiste. Natomiast te ośrodki adopcyjne, no wydaje mi się, że to jest takie rzeczywiście miejsce. Dlaczego też o tym mówimy? Bo
mnie wcześniej ośrodki adopcyjne stricte kojarzyły się z procedurą adopcyjną dzieci, po prostu. Czyli jeżeli rodzice chcą oddać dziecko do adopcji, to się tam zgłaszają, albo jeżeli chcą adoptować dziecko, to również do takiego ośrodka się zgłaszają, podczas gdy to z samego prawa wynika, że ośrodki adopcyjne po prostu mają obowiązek świadczyć taką pomoc kobietom, które przeżywają trudności w ciąży, które dziecka nie chcą lub nie mogą wychowywać i które na przykład rozważają pozostawienie go w szpitalu po porodzie. Także jest tam po prostu rzeczywiście odniesienie do sytuacji danej kobiety, bez względu na to, z jakiego powodu ona chce to zrobić, prawda? Także ja myślę, że tam to grono tych specjalistów, tych osób zaangażowanych w tę pomoc może być takie rzeczywiście najbardziej właściwe, żeby się udać do nich i zapytać po prostu o to, gdzie się pokierować. Mhm. Jeżeli tam nie mogą pomóc, to gdzie, prawda? Myślę, że jest jeszcze jedno takie środowisko, którego chyba jeszcze tutaj nie wspomniałyśmy, a które też wymagałoby, myślę, pewnej formacji, może edukacji, a mianowicie mam na myśli środowisko lekarzy, środowisko medyczne. Przyznam szczerze, że sama spotkałam się z takim przypadkiem, gdzie niestety lekarze nie stanęli na wysokości zadania i odmówili po prostu udzielenia pomocy. Co prawda to nie była akurat taka tragiczna sytuacja, a może to jeszcze bardziej właśnie pokazuje, jak niestety to podejście jest czasami bardzo niedobre i niewłaściwe. Bo w tym wypadku tak naprawdę chodziło po prostu o to, że mama była po 40, zaszła w ciążę po 40. I w czasie tych pierwszych badań, takich pod koniec pierwszego trymestru, lekarz oszacował tak naprawdę tylko i wyłącznie właśnie na bazie tam wieku i tego typu danych. Szacuje się tam prawdopodobieństwo wystąpienia chorób wad rozwojowych u dziecka. Oczywiście, jeżeli wiek jest tak już bardziej zaawansowany kobiety, to automatycznie wychodzi tutaj, że to prawdopodobieństwo jest większe, mimo że tak naprawdę to są nadal tylko liczby. Mhm. I w tym wypadku niestety lekarz odmówił kontynuowania prowadzenia ciąży. I to nie są odosobnione przypadki niestety. Wiem, że takie rzeczy się zdarzają, że rzeczywiście kobietom odmawia się pomocy, czy chociażby sytuacja inna, o której niedawno pisaliśmy też na portalu Marsz Info, kiedy lekarze zdiagnozowali teoretycznie ciążę obumarłą, natychmiast doradzili tylko i wyłącznie wzięcie tabletek. Nic poza tym, kobieta nie otrzymuje jakby żadnej alternatywy. A tak naprawdę trzeba podkreślić, że lekarze to jest często, właśnie to są te pierwsze osoby, z którymi kobieta ma styczność w takiej sytuacji, kiedy często jest w szoku, tak? Kiedy często właśnie w sytuacji niekorzystnej diagnozy prenatalnej czy jakichś problemów w czasie ciąży, to właśnie lekarz powinien uświadamiać, że są różne możliwości, że naprawdę są te możliwości opieki, istnieją hospicja perinatalne, istnieją specjaliści. Tymczasem bardzo często niestety jest tak, że jedyną możliwością, o której się mówi, to jest aborcja. Mhm. Niestety również zdarzają się przypadki, że lekarze naciskają wręcz na tą aborcję. Przedstawiają sytuację w sposób taki bardzo zero-jedynkowy, tak? Padają słowa w rodzaju to się do niczego nie nadaje, nic z tego nie będzie, tak? W kontekście dziecka. I wyobrażam sobie, że matka postawiona w takiej sytuacji, która nie jest lekarzem, nie ma wiedzy medycznej, prawdopodobnie nie wie tak naprawdę, być może, co te terminy oznaczają, tak? Co tam konkretnie zdiagnozowano, rzeczywiście czuje się absolutnie postawiona pod ścianą. Ona nie musi wiedzieć, bo prawdopodobnie jest to taka sytuacja, z którą się pierwszy raz styka, nie musi wiedzieć, co zrobić i w tym momencie to lekarz powinien być tą osobą, która wskaże różne możliwości. Niestety tego bardzo często brakuje i myślę, że to jest też jakieś pole do działania, aby właśnie wśród lekarzy taką wiedzę i po prostu podejście takie rzeczywiście prokobiece, ale też zabezpieczające dziecko, to znaczy uznające zarówno kobietę, jak i nienarodzone dziecko za równoprawnych pacjentów. Oczywiście. To jest to, co też wymagałoby tutaj działania, bo naprawdę te sytuacje momentami są tragiczne i niestety zachowanie lekarzy nie pomaga. Rzeczywiście tak. Lekarz to jest ta pierwsza osoba,
od której pomocy taka kobieta oczekuje, prawda? No szczególnie jeżeli no pojawiają się jakieś takie wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka. Jest to rzeczywiście bardzo duży problem, wydaje się. Też już słyszałam wielokrotnie o tym i czytałam, że jedynym rozwiązaniem właśnie, tak jak pani wspomniała, jest poddanie się aborcji i to w zasadzie ciężko aż w to uwierzyć, w XXI wieku, prawda, że nie można nawet podejmować innych prób, że ta diagnostyka, ona jest na bardzo wysokim poziomie, ale dalej jest zawodna. Myślę, że w naszym otoczeniu na pewno, może nie najbliższym, może trochę dalszym, ale każda z nas pewnie gdzieś słyszała o takich sytuacjach, że diagnoza była fatalna na początku, tak. takie zastrzeżenia, po czym się dziecko urodziło zdrowe, absolutnie. Tak, 10 punktów w skali. Dokładnie tak. Także sytuacje takie się zdarzają i rzeczywiście to wymagałoby takiego też dystansu trochę, prawda, do swojego zawodu i do tej swojej wiedzy, którą się ma, to nikt tutaj nie kwestionuje, natomiast takiej większej też empatii wobec kobiet. Moje kolejne pytanie dotyczyło poziomu świadomości, dostępności takiej pomocy dla kobiet, o której rozmawiamy. W zasadzie przy odpowiedziach na pierwsze pytanie panie już tutaj podniosły ten problem, że ta świadomość nie jest zbyt wysoka, bo tak jak wspomniałyśmy, kobiety, całe społeczeństwo, bombardowani jesteśmy wszyscy informacjami o tym, że rozwiązaniem w takiej trudnej sytuacji jest po prostu aborcja i koniec. I na tym się możliwości kończą. No próbujemy się z naszym poradnikiem przebić tutaj w tym zalewie informacji dotyczących aborcji. Mam nadzieję, że chociaż do części kobiet gdzieś dotrze ta informacja, że zajrzą do środka, że zobaczą, że są inne możliwości. Natomiast rzeczywiście jeszcze nawiązałabym do tego, o czym pani wspominała, czyli do kwestii relacji lekarz-pacjentka, no i w tej sytuacji, kiedy pada ta diagnoza, prawda, ta diagnoza, że dziecko cierpi na jakąś, nie wiem, wadę genetyczną, czy nawet wadę letalną, że sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. No i teraz mamy kolejny problem, mianowicie, czy ta pacjentka jest kierowana właśnie do hospicjum perinatalnego. Z tego, co się orientuję, nie jest to praktyka powszechna. To znaczy tak, albo jest sytuacja taka, że hospicja perinatalne, że lekarze nie mają zbyt dużej świadomości na temat zakresu działania hospicjów perinatalnych, albo nie są przekonani do działalności tego rodzaju ośrodków, albo jeszcze jakieś inne powody, ale pojawił się nawet projekt ustawy, który wprowadzałby nakaz kierowania takiej pacjentki do hospicjów perinatalnych. Ja osobiście nie jestem jakąś zwolenniczką wprowadzenia kolejnych nakazów, natomiast uważam, że tutaj jakoś rzeczywiście większa świadomość lekarzy też mogłaby ten problem rozwiązać. Nie wiem, czy panie tutaj mają jakieś doświadczenia, jakieś spostrzeżenia w tym zakresie, jak to wygląda, właśnie ta relacja lekarz-pacjentka, no i ta perspektywa skierowania pacjentki do hospicjum perinatalnego. Znaczy ja spotkałam się właśnie z takimi przypadkami, gdzie lekarz się zachował niewłaściwie, nie licząc z uczuciami matki, proponując aborcję, albo nawet mówiąc, no to już jest taki też przypadek mi znany, kiedy zaczęły się jakieś niepokojące rzeczy dziać. Pierwsze dziecko, mama poszła do lekarza, a lekarz mówi, no chyba się zaczęło poronienie, ale to dobrze, że teraz na tym etapie, a nie później, bo teraz to szybciej pójdzie, łatwiej pójdzie. Więc to jest szok. To jest zupełny szok dla tej mamy, która oczekuje pomocy i ratowania tego dziecka, a nie stwierdza, że to dobrze, że to teraz, a nie później, jak ciąża będzie bardziej zaawansowana. Więc z całą pewnością tutaj rzeczywiście takie przypadki każda z nas zna, z bliższego lub dalszego otoczenia. I to przypadki, mam nadzieję, głęboko chciałabym w to wierzyć, że już dzisiaj nieistniejące, ale w poprzednich
poprzednim naszym systemie, kiedy aborcja była po prostu dostępna, bardzo często spotykane, kiedy przychodziła mama z kolejnym, czwartym, piątym czy szóstym dzieckiem i lekarz potrafił na dzień dobry zaproponować aborcję po prostu, no bo to już jest szóste dziecko, po co pani sześcioro dzieci. Tak jak mówię, mam nadzieję, że teraz się kobiety z tym nie spotykają, a niemniej jednak, tak jak dyskutowałyśmy wcześniej, spotykają się w innych sytuacjach też taką propozycją, a na przykład można by było taką mamę właśnie do hospicjum perinatalnego zgłosić. Podejrzewam, że jest to też kwestia nieznajomości lekarzy, niebycia przekonanym do takiego rozwiązania. Jest to rozwiązanie też trudniejsze dla lekarza, z całą pewnością. Jest to rozwiązanie bardziej wymagające jakiegoś wysiłku, jakiejś pracy, ale to jest po prostu rozwiązanie dobre, więc jeżeli ono jest dobre, to należałoby to rozwiązanie po prostu wykorzystywać. Ja też nie jestem zwolenniczką może nakazywania prawnie, ale z drugiej strony prawo działa wychowawczo, więc jeżeli nie uda się takimi normalnymi, zwykłymi sposobami na miękko przekonać lekarzy, żeby kierowali pacjentki, to może po prostu jest takie prawo potrzebne. Proszę bardzo. Ja też chciałam podkreślić, troszeczkę usprawiedliwiając się, że to oczywiście nie jest tak, że wszyscy lekarze w ten sposób działają, oczywiście. Bo oczywiście znamy chyba wszystkie lekarzy bardzo dobrych, naprawdę zaangażowanych, natomiast skandalem w mojej opinii jest po prostu to, że takie przypadki nadal się zdarzają. I to też pokazuje rzeczywiście taki brak świadomości samych lekarzy, którzy w zasadzie powinni być tutaj osobami jak najbardziej zorientowanymi. Ale wydaje mi się, to też tak wynika z moich obserwacji, że tak naprawdę świadomość taka powszechniejsza istnienia w ogóle hospicjów perinatalnych to chyba troszkę weszła dopiero po wyroku Trybunału z 2020 roku, kiedy nagle okazało się, że takie miejsca są. Ja sama zetknęłam się rzeczywiście z takimi głosami, że do tej pory bynajmniej nie było to powszechnie wiadome i było to duże zaskoczenie, że takie miejsca są, a wręcz jest ich całkiem sporo w Polsce w zasadzie. I tutaj dostępność jakby nie jest wcale aż tak trudna. Natomiast to jest rzeczywiście ten brak świadomości. Jeżeli chodzi o jakby o te problemy, to myślę, że to jest największy kłopot. Rzeczywiście brakuje po prostu wiedzy o tym, co robić i brakuje też takiego społecznego nastawienia, właśnie pozytywnego nastawienia do macierzyństwa. Tutaj ogromne pole do działania właśnie dla wszystkich organizacji pro-life w stosunku właśnie do takich tak zwanych miękkich działań, tak? To znaczy pewnego zmieniania nastawienia społecznego. To jest też to, na czym my się bardzo skupiamy w Centrum Życia i Rodziny, żeby właśnie poprzez takie działania społeczne pokazywać, że rodzina jest dobrem. Bo to jest zarówno Marsz dla Życia i Rodziny, który corocznie organizujemy, gdzie pokazujemy, że właśnie rodziny, też w tym duże rodziny, tak, rodziny wielodzietne, są wśród nas i są to rodziny szczęśliwe, są to rodziny naprawdę dobrze funkcjonujące, wbrew temu, co się często pokazuje w mediach, tak? Nie są to rodziny patologiczne, są to rodziny pełne miłości, pełne zaangażowania w wychowanie. Pokazujemy to, że kobiety oczywiście mogą robić karierę, mogą podejmować pracę zawodową, jak najbardziej. Kobiety również mają talenty i jak najbardziej powinny je rozwijać. Natomiast podstawowym powołaniem każdej kobiety jest po prostu bycie matką, tak jak powołaniem każdego mężczyzny jest bycie ojcem. To jest to, co jest jakby kluczem naszej osobowości, tak? I to są te działania, które rzeczywiście wydają mi się bardzo, bardzo potrzebne, tak? Zarówno jakby do propagowania wśród, lekarzy, również młodych osób, bo tutaj też jest ogromne pole do popisu właśnie do zagospodarowania tych młodych ludzi, którzy wiemy z badań, że coraz bardziej niestety przyjmują poglądy lewicowe i nie ma się co dziwić, bo rzeczywiście ta propaganda medialna jest ogromna. I ten wpływ jest niestety bardzo silny, takich manipulacji po prostu, tak, najprościej mówiąc. I tutaj te działania myślę, że są bardzo potrzebne i mogą przynieść duży skutek właśnie po to, żeby kobieta, która w takiej trudnej sytuacji się znajdzie, czy w sytuacji nieplanowanej ciąży, która jest czasami szokiem i trzeba chwili na przetrawienie tego, tak? Czy w sytuacji niekorzystnej diagnozy prenatalnej, która też może wywrócić życie do góry nogami, nawet jeżeli się dziecko planowało i się go oczekiwało. To jakby samo takie
społeczne nastawienie jest bardzo istotne. Mhm. Skądinąd, no właśnie, też już to wspominałyśmy, że często to właśnie rodzina, czy partner, mąż, to są te osoby, które mogą zaważyć tak naprawdę o życiu dziecka i o dalszym losie tej kobiety jako matki. I tutaj to od nich powinna się też zacząć praca, zarówno praca wychowawcza, praca właśnie taka po prostu w społeczeństwie, tak, co do zmiany tego nastawienia. Niestety, no, taki mamy moment, że te media mainstreamowe, te największe, w mojej ocenie, no, bardzo nieodpowiedzialnie, niestety promują absolutnie inne postawy. Widzieliśmy nie tak dawno, tak, można promować aborcję, można promować to, jak dokonać tej aborcji wprost na sali sejmowej. Można ją promować w największych mediach. Natomiast no, nie widać tego, żeby były jakby w sposób chociażby równoprawny, choć tak naprawdę one powinny być promowane znacznie bardziej, żeby były promowane rozwiązania, które kobiecie niosą rzeczywistą pomoc, żeby były promowane rodziny, żeby były pokazywane w pozytywnym świetle, żeby macierzyństwo było pokazywane w pozytywnym świetle, tak żeby ta kobieta też nie czuła, że być może w trudnej sytuacji, jeżeli chce to dziecko urodzić, no, że ona robi coś rzeczywiście dobrego. A co często słyszy, jeżeli jest chociażby dziecko, które jest chore, że no, skazuje to dziecko na cierpienie, tak? Że to dziecko będzie cierpiało w sytuacji, kiedy znajduje się, powiedzmy, w jakiejś niekorzystnej sytuacji finansowej, że no właśnie, sprowadzasz na świat kolejne dziecko, a co z nim zrobisz? To jest nieodpowiedzialne. Takie mamy nastawienie i z tym przede wszystkim niestety trzeba walczyć, bo myślę, że to jest bardzo ważny czynnik, który rzeczywiście przeszkadza kobietom w dostępie, żeby w ogóle szukać tej pomocy. Tak. Tak, rzeczywiście to jest ogromny problem, to nie jest nasz tutaj lokalny polski problem, prawda? No bo pamiętam taką akcję promującą jedno dziecko. Zdaje się, to były przystanki w Niemczech chyba, prawda? Oklejone takim plakatem promującym macierzyństwo tylko dla jednego dziecka. Na takiej zasadzie, że kocham moje dziecko, myślę o jej przyszłości, więc nie będę mieć więcej dzieci. Szokujące, bo mówimy tutaj o krajach tych no, wysoko rozwiniętych, I bogatych, w których społeczeństwo naprawdę mogłoby sobie pozwolić na pewnie na dwójkę, trójkę albo nawet i więcej dzieci. Zresztą, no, wiemy, że argumentów racjonalnych w tym podejściu brak. Dlatego, że wiadomo, że no, rozwój społeczeństwa, prawda, jest zawsze korzystny, zwiększanie obywateli, prawda, i nowych ludzi w społeczeństwie. Natomiast bardzo mocno teraz promuje się niestety tę kulturę śmierci, eliminowania jednostek niepotrzebnych, uważanych za niepotrzebne, które stanowią jakieś obciążenie dla systemu. Natomiast no, jest to jakiś taki wyznacznik człowieczeństwa, tak po prostu, prawda? Czy o te jednostki się dba, czy nie. I to już abstrahując od wyznawanej religii, bo też czasem zdarza się tak, że zarzucane są nam, dostajemy takie zarzuty, prawda, że my się kierujemy tutaj nauką Kościoła katolickiego. Wcale nie. To znaczy po prostu to, że jesteśmy katolikami, to nie zmienia faktu, że to są wartości ogólnoludzkie, prawda? Więc ja myślę, że protestanci równie dobrze, spokojnie mogliby, prawda, takie same wartości wyznawać i pewnie sporo z nich wyznaje. Natomiast wracając jeszcze do tematu tej naszej dyskusji, my tu rozmawiamy o formach pomocy, o tym, gdzie kobiety mogą się zwrócić. Podajemy linki, strony internetowe, no, telefony, tabelki z adresami i telefonami. I tak sobie pomyślałam, jeszcze zanim ten poradnik powstał, że chyba nie spotkałam się z tego rodzaju publikacją wydaną przez jakiekolwiek środowisko promujące aborcję. To znaczy, jedynym rozwiązaniem są poradniki, jak przeprowadzić aborcję, bo takie to widziałam. Tak. Natomiast żadnego poradnika, jak pomóc kobiecie, jest poradnik, jak zabić dziecko, ale nie jak pomóc kobiecie, prawda? No, tak mi się wydaje. Może się nie doszukałam, ale wydaje mi się, że i to mnie tak zaskoczyło, że te środowiska, które określają się jako prokobiece, jako walczące o prawa kobiet, jako feministyczne, nie robią niczego, żeby pomóc tym kobietom. Jedynym rozwiązaniem ma być aborcja i koniec.
Czy to też panie mają takie wrażenie, że po prostu, może, czy jeżeli się, spotkały się panie z jakimś poradnikiem tego rodzaju, gdzieś tam, czy inicjatywą, to może proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale wydaje mi się, że właśnie nie. Jedynym sposobem na pomoc kobiecie ma być właśnie aborcja. No tak, to zdecydowanie. Ja mam bardzo podobne spostrzeżenia. Te środowiska mówią tylko i wyłącznie o aborcji, nie mówią o czymkolwiek innym. Na każdą sytuację życiową, w jakiej może się znaleźć mama, proponują trudniejszą, wykraczającą powiedzmy poza taki standard, prawda? Proponują rzeczywiście aborcję, tak? Jako rozwiązanie tego problemu. My nie akceptujemy w ogóle takiego rozwiązania, nie bierzemy je pod uwagę, w ogóle nie odnosimy się nawet do tego rozwiązania. Stąd proponujemy zupełnie inne rozwiązania, afirmujące macierzyństwo i realnie pomagające kobiecie, dbające o jej dobrostan, o jej psychikę, o jej uczucia, o jej emocje, bo te rozwiązania są pozytywne i z całą pewnością przyniosą tej kobiecie, jakby się nie zakończyło to jej macierzyństwo, tak, jakie ono by trudne nie było, to one jednak mimo wszystko przyniosą tej kobiecie dobro, poczucie jednak spełnienia, poczucie jakiejś takiej sprawiedliwości. Stąd ten poradnik, stąd jest właśnie afirmacja nawet trudnego macierzyństwa, bo my je po prostu doceniamy, dostrzegamy jako kobiety zrzeszone w różnych przecież organizacjach, które tutaj dzisiaj w tym panelu uczestniczą. Stąd chcemy się z tym pozytywnym przekazem przebić. Jest bardzo trudno, bo ten zalew przeciwnej strony jest ogromny. Tam zupełnie też inne pieniądze wchodzą w rachubę, a wiadomo, że każde działania promocyjne niestety kosztują. Żeby coś wypromować nawet w internecie, no to niestety również wiąże się to z określonymi środkami finansowymi. Także ja się może tak zwrócę też z takim apelem do naszych słuchaczy, do państwa, którzy nas słuchają. Będziemy bardzo wdzięczne za każdą pomoc, za każde wsparcie tego poradnika. Na jego ostatniej stronie jest podana możliwość wsparcia, jak można tutaj wesprzeć, żeby ten poradnik na przykład można było wydrukować i szeroko dystrybuować w całej Polsce. Również to można zrobić poprzez stronę internetową ordojuris.pl przez zakładkę wspieram, poprzez formularz internetowy, bo jakby kobiety, jakby też nie mam wątpliwości, one czekają na te inne rozwiązania. Czekają po prostu, tylko trzeba sobie zadać trud, trzeba wiedzieć, gdzie poszukać, trzeba mieć dostęp do komputera, do internetu, do takich różnych rzeczy, które są takimi naprawdę naturalnymi przeszkodami. A gdyby takie poradniki, nawet w małym formacie, ale były dostępne właśnie w przychodniach, w aptekach, w ośrodkach pomocy społecznej, w wszelkich takich miejscach, gdzie te kobiety mogą się znaleźć, to jakby jesteśmy przekonane, że naprawdę część porzuciłaby myśl o rozwiązaniu lansowanym przez lewicowe środowiska, czyli aborcji, i wybrałaby któreś z tych rozwiązań. No, kwestia jest właśnie tylko dotarcia do nich. Ja może tylko dodam, że rzeczywiście myślę, że jest to bardzo potrzebne, żeby takie materiały, takie poradniki znalazły się tam, gdzie kobiety w tej pierwszej chwili będą mogły łatwo je uzyskać, bo jakby spójrzmy na to, co się dzieje chociażby w Warszawie, wystarczy się przejść po Warszawie. Ja mam takie doświadczenie, że niestety numer do organizacji aborcyjnych naprawdę można znaleźć nawet na chodniku wypisany. One są dosłownie wszędzie, więc ta dostępność tych informacji jest bardzo duża. I no nie oszukujmy się, tutaj aborcjonistki mają tę przewagę, że jest im łatwo się przebić, one mają rzeczywiście no środowiska sprzyjające sobie, tak, w dużych mediach. I tak jak mówię, te informacje, jak można przeprowadzić aborcję, one są bardzo łatwo dostępne, one wręcz są wciskane kobietom niemalże, narzucane, tak. Natomiast żeby dokopać się do informacji, jak można pomóc naprawdę, jak można pomóc w tym, żeby kobieta przyjęła to swoje macierzyństwo, zaakceptowała je, nawet jeżeli ono jest trudniejsze, do tych informacji naprawdę trzeba się dokopać i trzeba ich szukać. Dlatego to jest w mojej opinii bardzo istotne, żeby takie materiały po prostu były łatwo dostępne tam, gdzie kobiety mogą się w tej pierwszej chwili znaleźć. Oczywiście, że tak. Tak, no taki jest rzeczywiście, taki jest cel. No tak, mamy nadzieję, że uda się rzeczywiście w formie drukowanej też dystrybuować ten poradnik i że będzie że będzie on dostępny nie tylko na stronie internetowej, ale i w formie drukowanej. Chciałabym jeszcze zahaczyć o taki temat. W zasadzie to jest moje ostatnie tutaj pytanie, w zasadzie prośba o komentarz.
a dotyczy szeroko komentowanych niedawnych wypowiedzi głównie ministra zdrowia, byłego już ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, dotyczących mianowicie przesłanki ratowania zdrowia psychicznego kobiety jako tej przesłanki, która miałaby uzasadniać dopuszczalność aborcji. Jak panie to skomentują? Oczywiście my w Instytucie Ordo Iuris absolutnie stoimy na stanowisku, że jest to tak naprawdę no, próba obejścia prawa, bo ta przesłanka w istocie miałaby zastąpić przesłankę eugeniczną, prawda, uchyloną przez Trybunał Konstytucyjny, w związku z czym absolutnie wykazujemy, że taka interpretacja prawa nie może mieć miejsca. No i cóż, ale skutki, prawda, mogą być i jeszcze miejmy tutaj w pamięci ten zespół powołany przez byłego ministra, on dalej obraduje, dalej funkcjonuje, więc to wszystko może mieć jakieś, mam wrażenie, fatalne skutki w środowisku lekarskim. Takie jest moje odczucie. Ja jeszcze dodam, że właśnie ta przesłanka w krajach takich jak Hiszpania czy Wielka Brytania doprowadziły do kilkuset tysięcy aborcji rocznie. Właśnie z powodu zdrowia psychicznego matki czy potencjalnego uszczerbku na tym zdrowiu. Ja może też dodam się, że panie wszystkie się ze mną zgodzicie, zwłaszcza, że wszystkie jesteśmy mamami. No chyba zdarzyło się paniom doświadczyć jakiegoś obniżonego nastroju, gorszego samopoczucia w trakcie ciąży. Chyba każda z nas miała takie przeżycia. Oczywiście. I myślę, że każda kobieta coś takiego doświadczyła. No bo wiadomo, ciąża się oczywiście, oprócz tego, że oczywiście przynosi wielką radość i poczucie spełnienia, też wiąże z pewnymi trudnościami i problemami, tak? Rosnący brzuszek, rosnąca waga, złe samopoczucie i to wpływa na psychikę kobiety. I każda z nas się z tym zetknęła, więc wykorzystywanie takiego obejścia właśnie, no jest no, niedopuszczalne i jest właśnie otwarciem, w moim przekonaniu, szeroko furtki na dokonywanie aborcji w Polsce po prostu. Takiej aborcji na życzenie w istocie, prawda? Takiej aborcji, prawda? W istocie, no bo, na życzenie, tak. Bo jest to, sfera psychiczna jest to tak subiektywna, tym bardziej, sfera, tak. Subiektywnie odczuwana sfera, tak. Że nawet nie sposób, oczywiście nie jestem lekarzem i nie mogę się tutaj jakoś wypowiadać szeroko na ten temat, ale wydaje mi się, że to jest nie do zweryfikowania. Po prostu. No nie mamy takich narzędzi, żeby stwierdzić, prawda, czy w jakim stanie psychicznym ta kobieta jest. A jeszcze nawiązując, Moniko, do tego, co powiedziałaś, to jak się tak zastanowić, no to rzeczywiście, no, ciąża jest takim stanem fizjologicznym, który pociąga za sobą, nie zawsze, ale tak może być, pewien uszczerbek na zdrowiu kobiety. No ogóle, powiedzmy, prawda? Chociażby psujące się zęby. Wiele kobiet doświadcza tego, prawda? Czy jest to zagrożenie zdrowia? No w jakimś tam zakresie tak, prawda? Psujący się wzrok, pogarszający się wzrok, powiedzmy, też spotkałam się z takimi doświadczeniami. Także no, idąc tą drogą, moglibyśmy rzeczywiście stwierdzić, że każde zagrożenie zdrowia, najmniejsze nawet, i rozstępy skórne. Oczywiście. No, skóra, prawda, to też jest element, stan skóry, element naszego zdrowia. Naszego zdrowia. Także największy organ przecież, skóra. Tak. Rzeczywiście absolutnie nie do zaakceptowania jest taka interpretacja, która właśnie otwiera tę furtkę, tak jak wspomniałaś, do bardziej szeroko oferowanej aborcji. No tutaj ta sytuacja z tym ewentualnym rozszerzeniem tej interpretacji na to zdrowie psychiczne jest rzeczywiście tragiczna, zwłaszcza, że ona wynika tak naprawdę bezpośrednio z wyroku Trybunału, bo tak naprawdę to właśnie ten wyrok spowodował, że nagle lekarze i środowiska proaborcyjne zdecydowali się właśnie to drobne słowo wykorzystać. I niestety, no oczywiście, trzeba przyznać, że ciąża jest takim wyjątkowym momentem, gdzie pojawiają się naturalnie pewne problemy zdrowotne i mogą się również pojawić problemy psychiczne. To jest oczywiste, tak? Rzeczywiście, zwłaszcza w sytuacji właśnie takiej trudnej, kiedy ta ciąża być może jest nieplanowana, czy nawet niechciana, tak? Czy kiedy dziecko okazuje się być chore. Oczywiście to jest zrozumiałe, że kobieta może takie problemy mieć, że mogą się pojawić stany depresyjne, czy stany lękowe, czy inne tego rodzaju problemy. I trzeba jasno powiedzieć, że oczywiście kobieta w takim stanie potrzebuje pomocy. I jak najbardziej ta pomoc musi jej być udzielona. Natomiast no, ta pomoc
to powinna być pomoc rzeczywista, a nie pomoc w pozbyciu się tak naprawdę problemu poprzez zabicie dziecka. Mhm. Trzeba jasno to zaznaczyć, nie ma takiej sytuacji, w której aborcja byłaby w tym przypadku rozwiązaniem. Mhm. Nie ma. Kobietę należy po prostu leczyć, należy objąć ją być może psychoterapią, być może leczeniem farmakologicznym, zależnie od przypadku. Natomiast aborcja po prostu nie jest rozwiązaniem tego problemu, nie jest rozwiązaniem żadnym w tej sytuacji. I rzeczywiście wygląda wszystko na to, że jest to po prostu próba obejścia prawa, czy zmiany prawa, tak troszeczkę tylnymi drzwiami. I tutaj środowiska proaborcyjne po prostu upatrują możliwości odniesienia sukcesu nie tylko w kwestii tego, żeby zastąpić tę przesłankę tak, o stanie zdrowia dziecka właśnie tą przesłanką wynikającą ze zdrowia psychicznego matki, ale wręcz okazuje się, że można, no właśnie, wprowadzić tak naprawdę tylnymi drzwiami aborcję na życzenie. I to, co pani tutaj wspomniała, z doświadczeń innych krajów wiadomo, że ta przesłanka jest wykorzystywana bardzo szeroko. Tak naprawdę większość aborcji jest właśnie z tego powodu wykonywana. Co no, daje jasne jakby no, podejrzenia, że podobnie może stać się również u nas. Czyli tak naprawdę w sytuacji, która miała nienarodzone dzieci ochronić, tak? Kiedy mieliśmy wyrok Trybunału, który miał nienarodzone dzieci, te chore, ochronić, okazuje się, że stanęliśmy przed taką możliwością, że tak naprawdę będą środowiska, które będą chciały w ten sposób prowadzić de facto aborcję na życzenie. Mhm. I to jest sytuacja, w której zdecydowanie trzeba podjąć działania, bo rzeczywiście może okazać się, że za chwilę no w takiej sytuacji Polacy się znajdą. Tak, że to my będziemy kolejnym krajem, w którym, prawda, pomimo zakazu i teoretycznie szerokiej ochrony życia, prawnej ochrony życia, że jednak te aborcje, po prostu ta liczba rośnie. Zresztą z tego, co widziałam, to generalnie jest ta tendencja wzrostowa, prawda? I to właśnie ze względu na przesłankę zdrowia, to wystarczy porównać tam sprzed 2 lat, powiedzmy. Ministerstwo Zdrowia udostępnia takie dane. No i cóż, jedna z organizacji pozarządowych wystąpiła do jednego ze szpitali z pytaniem o stan zdrowia tych dzieci, które zostały pozbawione życia ze względu na stan zdrowia psychicznego matki, no bo to wiadomo, że pod tym hasłem się tutaj ukrywa. I rzeczywiście bardzo duża część tych dzieci cierpiała po prostu na wady genetyczne. I to tak wygląda. No, mamy świadomość, że to tak wygląda i taki jest cel głównie tych wszystkich środowisk proaborcyjnych. No, szukają furtki, jakby tutaj sobie w tej sytuacji nowej poradzić. I tylko martwi fakt, że właśnie zamiast szukania pozytywnych rozwiązań, o których mówił, powiedział w swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny, o czym wspominaliśmy, to no, instytucje państwowe, ministerstwa zaczynają też w sposób niebezpieczny koncentrować się właśnie na tym, co w ogóle powinno być odrzucone i nie brane pod uwagę. Także to bardziej nasza rola, to znaczy organizacji pozarządowych, oddolne inicjatywy, uświadamianie naszych najbliższych, znajomych środowisk, prawda, naszego środowiska. Wiadomo, kropla drąży skałę, więc mamy nadzieję, że rzeczywiście gdzieś ta wiedza się będzie rozlewała szerzej. Bardzo paniom dziękuję za dzisiejszą rozmowę, było mi bardzo miło. Państwu również dziękuję serdecznie za uwagę, zachęcamy do jeszcze raz do zapoznania się z naszym poradnikiem dla kobiet w trudnej ciąży, dostępny na naszej stronie internetowej www.ordojuris.pl oraz do wspomnianego przez panią Monikę Leszczyńską wsparcia naszej inicjatywy, aby ten poradnik wydrukować i w takiej formie udostępniać szeroko kobietom. Bardzo dziękuję.